Dalej podróżujemy tą łajbą. Wspaniałe widoki. Albańskie Alpy. A pośród nich jezioro Komani. Jesteśmy na jeziorze Komani w Albanii, to są Alpy albańskie. Zaraz ruszamy w rejs. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy na dachu tej łajby. Sobie teraz będziemy nagrywać. Nasi znajomi Słowacy. Greetings for Poland fans. VIP. Ahoj. Będziemy mijać prom. Po drodze widziałem Słowaki są śmieszne. Bardzo śmieszne. Ahoj Albanie. Jakie to jest jezioro? Komani. Tam jest Tama. Już. Chwileczkę, muszę cyknąć fotkę. Dalej podróżujemy tą łajbą. Wspaniałe widoki. Albańskie Alpy. A pośród nich jezioro Komani.
nasza łajba zatrzymała się w tak ukrytym miejscu, które możecie razem z nami podziwiać teraz. Woda przejrzysta. Skałki dookoła, szczyty. Tam chciałbym być, o tam. Hodowla pstrąga. Pani Agnieszko, czy zawsze wygląda tak podróż? Czy to jest... Czasami woli. Aha, czyli to płynie. A jakie to jest w ogóle... Kobiet postrzeganie. Tak, to trudno zaczynać. Kobiety, jak są traktowane? Generalnie Albania jest dosyć konserwatywna, więc no jest taka tendencja, że raczej się mówi, że baba to powinna siedzieć w domu, dzieciorami się zajmować i tak dalej. Ale no raczej takie konserwatywne podejście to jest raczej na wioskach, czy na tych terenach powiedzmy górskich. Mam też takiego jednego znajomego, który mieszka w Pec i któremu ojciec wybrał żonę. No właśnie, ja chciałam zapytać, co tutaj jest, jak funkcjonuje? On ogólnie jest takim człowiekiem bardzo melanżowym. Siedział w więzieniu za dragi i takie rzeczy. Zakochał się w innej dziewczynie, ale rodzina tradycyjna, brat już pożeniony. No i oni mu tam wybrali jakąś dziewczynę, no i już się pogodził z losem, ale ogólnie wiedzie sobie taki długi tryb życia, że też czasami gdzieś na imprezę wyskoczy, czy coś w tym stylu. No ale faktycznie to raczej te północne klimaty. A jeżeli chodzi o duże miasta, jest okej, okay, jest normalnie, ale myślę, że też zauważyliście, że na przykład faceci głównie siedzą gdzieś po kawiarniach, no, a babki siedzą w domu, bo raczej im nie wypada. Alkoholu też raczej nie piją, jak już, no to raczej tam jakieś winko, albo wcale nic, a faceci mogą wszystko. Więc no jest średnio. Mnie na przykład bardzo irytuje, jak moi znajomi cały czas kawały gadają o tym, że dziewczyna ma siedzieć w domu, coś tam. I to jest śmieszne, ale do pewnego momentu. Jak się to słyszy tam raz dziennie czy coś, a jak oni 3-4 razy dziennie takie rzeczy mówią, to ja już mówię, weź po prostu się ucisz, człowieku, bo dosyć, no dosyć. Gdzie pojedziesz? O, myślę, że ja generalnie nie jestem za bardzo z turystyką związana. Aha. Z turystyką się związałam przez to, że jestem w Albanii, a nie przez to, że byłam z turystyką i mnie do Albanii wysłano. Więc nie wiem, czy ogólnie będę kontynuować. Aha.
raczej to jest właśnie powiązane z drugą stroną. Tak, tak. Że no, Albania mi się bardzo spodobała, zaczęłam tutaj przyjeżdżać. Mam też tutaj no, dosyć sporo znajomych. No i tak w sumie pomyślałam, dobra, może znajdę jakąś pracę, bo tyle tutaj jest właśnie z pracy związanej z turystyką, bo tyle tutaj jest tych Polaków. Więc faktycznie no, może być fajnie. No poza tym też jak siedzę tutaj czasami 2 miesiące, no to też czasami fajnie jest pogadać z kimś po polsku, dowiedzieć się, co tam się w Polsce teraz dzieje i tak dalej, i tak dalej. No i no, praktycznie od ręki się coś udało znaleźć. Więc jest ok. A wy ogólnie skąd? Z Łodzi. Z Łodzi, okej. A pochodzisz z? Z Konina. To wylot też mieliście z Łodzi? Z Poznania. Z Poznania. Z Łodzi już nie jeżdżą, czy też wysyłać. Nie leży. Nie latają. Nie leżą, powiedział? Że... A co tak skłoniło, żeby do Albanii jechać? Ogólnie wybieraliśmy pomiędzy Grecją a Albanią. Tak wyszło. Mówili, że jeszcze Albania jeszcze jest taka właśnie trochę dzika, jeszcze taka... Nieodkryta. Turystyka, że jeszcze raczkuje dopiero. No. Co się tutaj czasami dzieje, to naprawdę... No, wiadomo, no też jest inaczej, jak ktoś przyjeżdża prywatnie. I... no nie ma wymagań, tak? Jedyne, o co może mieć pretensje, to sam do siebie. Bo sam jest panem, powiedzmy, swojego czasu i tak dalej. Ale jak na przykład no tutaj państwo przyjeżdżają no i padają jakieś tam hasła, że będzie tak, 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 a tak na przykład nie jest, no bo w Albanii generalnie tak naprawdę nic nie jest na pewno. Jest bardzo duży problem z dotrzymywaniem obietnic i z dotrzymywaniem generalnie umów. No i no, często są właśnie problemy, no ale z drugiej strony to też ma jakiś tam swój urok.